Dzień dobry Państwu, w zasadzie może dobry wieczór nawet. Mam przyjemność poprowadzić to spotkanie z niewątpliwie specjalistami od tematyki Powstania Warszawskiego, specjalistami od konspiracji okresu II wojny światowej, konspiracji warszawskiej. Przede wszystkim z autorem prezentowanej dzisiaj i będącej pretekstem do dyskusji książki, panem Sebastianem Pawliną. Dzień dobry Państwu. Historykiem, publicystą, znawcą dziejów Warszawy, pracownikiem Muzeum Historii Polski, laureatem Nagrody Historycznej Polityki za książkę Praca w dywersji, codzienność żołnierzy kiedy w Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, wydaną w 2016 roku nakładem Muzeum II Wojny Światowej. I autora oczywiście dzisiaj książki, do której dzisiaj będziemy się odnosili, czyli Wojna w kanałach, opowieść o kanałach, ludziach i strachu w Powstaniu Warszawskim. Jest współautorem również Wielkiej Księgi Armii Krajowej. Stałem współpracownikiem magazynu Alhistoria, w dodatku Gazety Wyborczej oraz miesięcznika Stolica. Publikuje również na łamach Polityki. Drugim z prelegentów jest dr Janusz Marszalec, historyk, również znawca polskiej konspiracji warszawskiej, znawca Powstania Warszawskiego, ale też badacz aparatu bezpieczeństwa i opozycji demokratycznej w Polsce powojennej. Jest również laureatem Nagrody Polityki za książkę Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powstaniu Warszawskim, która była książką po doktoracie. Był pracownikiem w latach 2000-2008, pracownikiem IPN-u, przez większość tego okresu naczelnikiem Biura Edukacji Publicznej w oddziale gdańskim, następnie wicedyrektorem w latach 2008-2017 Muzeum II Wojny Światowej, a aktualnie od czerwca 2017 roku jest pracownikiem Muzeum Gdańska, obecnie zastępcą dyrektora tej placówki. To tyle tytułem wstępu o dzisiejszych bohaterach naszego spotkania i książce, która jest punktem wyjścia. I pozwolę sobie być może od takiego sztampowego, pierwszego pytania do autora. Mianowicie, skąd wziął się pomysł na ujęcie tematu Powstania Warszawskiego właśnie przez pryzmat kanałów i szerokiej gamy doznań, uczuć, nie tylko strachu, który jest w tytule, strachu przed śmiercią, jakich doświadczali ludzie, którzy tymi kanałami przechodzili, powstańcy, cywile, nie tylko powstańcy warszawscy, ale też z książki dowiadujemy się, że powstańcy z getta warszawskiego. Skąd ten pomysł, zważywszy na to, że problem kanałów był poruszany zarówno w literaturze przedmiotu, literaturze pięknej, jak również w kulturze popularnej, żeby wspomnieć chociażby film Kanał Andrzeja Wajdy, czy serial Janusza Morgensterna Kolumbowie na motywach powieści Romana Bratnego Kolumbowej, rocznik 20. To pierwsze pytanie do autora. Znaczy, w zasadzie odpowiedź mogła być bardzo krótka i zamykająca dalszą dyskusję. No, po prostu wydawca stwierdził, że to byłby temat ciekawy. Natomiast no, jak to z wydawcami bywa, no, wydawca rzucił temat, powiedział: Sebastian, napisz coś o kanałach w Powstaniu Warszawskim, i to było tyle. A więc całą resztę trzeba było sobie wymyślić, dopisać, trzeba było to przemyśleć. Ponieważ ja się Powstaniem Warszawskim interesuję i zajmuję no już ładne kilkanaście lat, więc gdzieś tam jest to temat, który zawsze mi gdzieś tam przemykał przy okazji różnych lektur, czy gdzieś tam jakiś, czy to w pracach naukowych, czy we wspomnieniach, czy właśnie tak jak pan doktor wspomniał, w różnych dziełach kultury popularnej, tak? Bo to i kanał Andrzeja Wajdy, i opowiadanie Jerzego Stefana Stawińskiego o tym całym tytule, i Kolumbowie, i też film Jana Komasy sprzed paru lat. Wszystko gdzieś tam ten kanał gdzieś tam się przywijał, ale właśnie to było słowo klucz, przywijał się ten kanał. To nigdy nie był w zasadzie, wyłączając dwie dosłownie, czy trzy może prace takie bardzo ogólne o kanałach, bardzo techniczne, takim dość suchym językiem pisane. Nigdy to nie był temat, który jakoś specjalnie przyciągał uwagę badaczy, który jakoś by tam sprawił, że zagłębiono by się do niego dosłownie, tak można by nawet powiedzieć. Więc no, zacząłem się zastanawiać, jakby to w takim razie zrobić, żeby no, tą historię pokazać w taki sposób, żeby ona zainteresowała nie tylko zawodowego historyka, który chciałby się dowiedzieć czegoś na temat jednego z tam kolejnych wielu epizodów Powstania Warszawskiego, ale też człowieka, który w zasadzie o historii, o Powstaniu Warszawskim nie wie za dużo i chciałby się czegoś dowiedzieć, i dowiedzieć się w sposób taki, który by go nie zanudził po pierwszych 10, 20, 50 stronach.
Więc no tutaj zacząłem się nad tym zastanawiać. I gdzieś tam czytając te wszystkie relacje ludzi, którzy schodzili do kanału, czy nieważne, czy schodzili raz, czy schodzili 10-20 razy, takim słowem kluczem do tego, co, z czym mieli do czynienia w kanałach, był właśnie ten strach. Więc stwierdziłem, że strach, ogólnie emocje, to byłoby coś, z czym dobrze byłoby się zmierzyć, pokazać, tym bardziej, że z mojego punktu widzenia, z jakichś takich lektur, przemyśleń, gdzieś tam te emocje w pracach historyków w Polsce nie są jakoś szczególnie obecne jeszcze. To jest ciągle jakaś taka sfera, której mam wrażenie, że część historyków w Polsce ciągle się boi, traktując ją jako coś, co jest no, trudno gdzieś tam, trudno zmierzyć. Tak? Trzeba wyjść poza tą twardą historię, trzeba się do prac z zakresu socjologii, psychologii, psychiatrii, a więc po takie nauki, które są nie do końca przez część środowiska może lubiane. No i właśnie z tymi emocjami chciałem się zmierzyć, tak? Chciałem się zastanowić nad tym, w jaki sposób one wpływają na człowieka, w jaki sposób one warunkują jego działania. Czy to jest tak, że człowiek sam panuje nad emocjami, czy to jest tak, że to emocje w pewnym momencie przejmują kontrolę nad człowiekiem. I czytając o tych kanałach, czytając o tym, co ludzie tam przeżywali, no, można się zorientować, że to był naprawdę bardzo różny wachlarz zachowań, tak? Z jednej strony ludzie, którzy sobie radzili z tym bardzo dobrze, z drugiej tacy, którzy kompletnie tracili kontrolę nad sobą, nad swoim zachowaniem, którzy popadali w jakiś absolutny amok. Trzeba było ich tam, nie wiem, są opisy pokazujące, że no po prostu czasem trzeba było takiemu człowiekowi po prostu przyłożyć w zęby, tak, żeby on się uspokoił. I mam wrażenie, że to jest takie podejście, które gdzieś mówi o tym powstaniu warszawskim, ogólnie o wojnie, o takich sytuacjach skrajnych, więcej niż długie analizy decyzji dowódców, rozkazów tego, czy powstanie warszawskie miało sens, czy nie miało sensu, bo pokazuje to powstanie i w ogóle wojnę jako coś niesamowicie ludzkiego, a przez to wiele bardziej bliskiego czytelnikowi niż te wszystkie poważne analizy historyczno-wojskowe, z którymi często możemy się zmierzyć. Tak, nawiązując do pana odpowiedzi, pozwoliłem sobie przygotować taki wypis tych emocji, przemyśleń, które mi się nasunęły po lekturze książki. Więc oprócz tego strachu, kiedy pan oprowadza nas z kanałami nie tylko w okresie Powstania Warszawskiego, ale też pisze pan o wykorzystaniu kanałów w czasie powstania w getcie warszawskim czy przed powstaniem warszawskim, kiedy uciekali więźniowie z Pawiaka. To oprócz tego strachu pojawia się w kontekście powstania warszawskiego chociażby nadzieja, euforia, chaos, który w zasadzie istniał od samego początku działań powstańczych, a szczególnie nasilił się po rzezi Woli. Niepewność, lęk, stres do granic wytrzymałości, strach przed śmiercią przede wszystkim, strach przed utratą najbliższych kolegów, koleżanek, kolegów z barykad, kolegów z oddziałów, w końcu zobojętnienie na te wszystkie sytuacje. Smutek po stracie najbliższych, wreszcie gniew, chęć zemsty, a jeżeli to nie daje satysfakcji, to jest przygnębienie, załamanie, obłąkanie, wyczerpanie, bezsilność, zwątpienie, w końcu świadomość klęski, gorycz po jej doznaniu. To jest całe spektrum, cały wachlarz emocji, doznań i przemyśleń, o których możemy się z tej książki dowiedzieć. Jest to bardzo poruszająca lektura. To pewnie będzie zaraz drugie pytanie, które będę chciał postawić do Janusza. Czym według niego jest książka pana Sebastiana? Czy to jest, pana się tak wymyka takiemu zaszufladkowaniu, czy to jest książka stricte naukowa, stricte popularna, czy na przykład reportaż z linii frontu, pierwszej linii frontu Powstania Warszawskiego? I pytanie, które się z tym wiąże, to w którym miejscu teraz jesteśmy, jeżeli chodzi o stan badań i wiedzę na temat Powstania Warszawskiego, szerzej może II wojny światowej, Armii Krajowej w polskiej historiografii? To pytanie właśnie do Janusza. Zanim odpowiem na to ważne pytanie, odpowiem też na pytanie niepytane, na pytanie które zadałeś Sebastianowi, pytając go o motywację, co skłoniło go do tego, że wziął się za tą książkę. Ja oczywiście domyślam się tylko, ale Sebastian najwyżej powie, że nie mam racji. Wziął się za tą książkę, proszę Państwa, dlatego, że jest autorem książki o codzienności żołnierzy Kedywu. I w gruncie rzeczy od strony takiej
dziwności, tematyką i nietypowością, to można powiedzieć, że są tutaj autor książki o codzienności Kedywu i autor książki o kanałach są na tym samym poziomie. Czyli autor Sebastian Pawlina jest tym samym autorem, który pisał książkę o codzienności Kedywu, bo interesuje go to, co trudne do odnalezienia i właściwie każda jego książka to jest taki proces poszlakowy. Nie ma o codzienności. Wyobraźcie sobie Państwo, jak opisać codzienność żołnierzy Kedywu. To niezwykle trudne, dlatego że nie ma przecież oprócz jakichś dzienników, wspomnień czasami pisanych po latach, dobrych dokumentów, materiałów, które uchwyciłyby tak ulotne rzeczy jak, nie wiem, to co jedli, co myśleli, jak reagowali na zimno, jak chronili się, jak dbali o swoje mieszkania. To są rzeczy bardzo, bardzo nieuchwytne. A Sebastian jest taką osobą, która ma nosa, może nawet trudno to nazwać nosem detektywistycznym, ale na pewno jest osobą, która stara się odczytywać treści, które nie są zapisane. Jest takim sędzią śledczym, który po poszlakach buduje pewien obraz psychologii. W tym wypadku, w przypadku pierwszej książki, była to psychologia żołnierza, konspiratora, dywersanta, walczącego w wielkiej dywersji w Warszawie. A tutaj mamy obraz ludzi postawionych w naprawdę skrajnych warunkach. W warunkach wojny totalnej, można powiedzieć, powstania i to jeszcze prowadzonej wojny w kanałach, a więc już w zupełnie niezwykłym miejscu i nawet jak na standardy II wojny światowej, no, było to zjawisko niezwykłe. A więc Sebastiana interesują rzeczy trudne, które są niewidoczne i w tym wypadku wcale mnie nie zdziwiło to, że zaczął zgłębiać ten temat, dlatego że zwykła historia zdarzeniowa tak naprawdę go nie interesuje, a przynajmniej nie interesowała go w dwóch jego pierwszych książkach. Jest to zawsze, Sebastian jest trochę krok dalej, jest też takim psychologiem, który stara się wniknąć w to, co jego bohater myśli, czuje. To jest bardzo trudna robota, bo jak mówię, wnioskować czasami o zjawiskach masowych na podstawie bardzo nielicznych zapisków jest bardzo trudne, trzeba mieć wyczucie i zawsze grozi jakaś przesada. Więc kiwa głową, więc chyba tak jest. Okej, ale była też mowa o emocjach, które go bardzo, bardzo interesują i o tych emocjach, które są w gruncie rzeczy bardzo, bardzo zróżnicowane, bo podczas tak strasznej bitwy i w tak strasznych warunkach prowadzonych, jakby wachlarz tych emocji musiał być jakby bardzo, bardzo szeroki. I chyba autor ma rację, pisząc w swojej książce, że tyle kanałów, ile relacji, albo na odwrót, też tak to chyba można interpretować, a więc każdy kanały zapamiętał inaczej, każdy inaczej je przeżywał, bo dla jednych były one wybawieniem, a może właściwie od tego wszystko się zaczęło, bo gdyby nie to, że ludzie chcieli żyć i uratować siebie, to z pewnością nie weszliby do takiego miejsca, jakim jest kanał. Bo kanał, proszę Państwa, to jest miejsce niespecjalnie komfortowe, albo wcale niekomfortowe. W wersji komfortowej to jest 2,40 m, tak? O tym jeszcze będziemy mówili. To jest wersja komfortowa, aczkolwiek niekomfortowe jest to wszystko, co jest wewnątrz. Szczury, ścieki, ciemność, bo przecież nikt nie odważył się, a przynajmniej w kolumnie nikt nie palił świateł, co najwyżej przewodnik oświetlał sobie znaki, które oznaczano, którymi oznaczano drogę. No ale ten komfortowy kanał, ten burzowiec zmniejszał się w pewnym momencie do 80 cm, a czasami były również przepusty, syfony, przez które trzeba było się przeczołgiwać. Ja mam klaustrofobię i nie mogę o tym myśleć w sposób spokojny. I jak czytałem tą książkę, to starałem się być jakby zupełnie nie wyobrażać sobie tej całej sytuacji, bo to było trochę jak dla mnie za dużo.
A więc jest cała sfera emocji, uczuć, od przede wszystkim nadziei, że się ktoś uratuje, a potem związana z tym była również euforia pewnego, nie wiem, schronienia się w tej czeluści, przepaści. Bodajże Stanisław Jankowski Agaton pisze, że dotknięcie zimnego szczebla drabiny spowodowało u niego jakąś euforię, jakieś uczucie szczęścia, ale dla mnie to jednak mimo wszystko jest takie jednostkowe odczucie, bo przede wszystkim było to wejście w jakąś straszną czeluść. Także tych emocji, tych odczuć, kanałów było naprawdę bardzo wiele i warto tą książkę przeczytać, żeby zrozumieć, jak straszna jest wojna i w jak strasznych warunkach mogą być postawieni ludzie, którzy tam na powierzchni całkiem dobrze się sprawiali i byli świetnymi żołnierzami. W kanałach wszystko mogło się odwrócić i bardzo często się odwracało. Więc to jest też nawiązanie do tego wywodu Mariusza, a teraz, przepraszam, że tak przedłużam, ale teraz mam odpowiedzieć, co ta książka daje. Czym jest w ogóle ta książka? Jest i co daje nauce i czy w ogóle cokolwiek daje nauce. I czy może być punktem wyjścia dyskusji o stanie badań, na przykład obecnym stanie badań na temat Powstania Warszawskiego i Armii Krajowej. No więc na pewno nie jest, proszę Państwa, to książka naukowa, bo książki naukowe, jak wszyscy wiemy, są nudne i czyta się je bardzo, bardzo, bardzo ciężko. To oczywiście żart, przepraszam, tu widzę świetnych autorów, których książki nie są nudne, ale ta książka nie ma aparatu naukowego. Mówiąc serio, to ją odróżnia od dzieła naukowego, więc w zasadzie te przepisy są i odnośniki do źródeł, właściwie do literatury, do wspomnień, do dzienników, natomiast są takie nienarzucające się i nienachalne oczywiście. Jest za to dużo cytatów, bo książka została skonstruowana w zasadzie na bazie wspomnień i zapisów przeżyć. I te, oczywiście zapisy są wstrząsające. Ci, którzy mieli talent i potrafili wyrzucić z siebie tą traumę kanałową i tą traumę wojenną, dali nam naprawdę wiele, wiele wrażeń i emocji, bo czyta się to naprawdę z przerażeniem czasami te opisy. Ale książka Pawliny, proszę Państwa, to jest, można powiedzieć, chyba Mariusz użył tego określenia, reportaż z pola bitwy, a właściwie reportaż z kanałów. A więc książka, która ma pewien charakter popularny, natomiast muszę powiedzieć też, że ma wiele walorów poznawczych, bo jednak porządkuje opis tej kanałowej rzeczywistości i porządkuje tą historię zdarzeniową, która nie jest, jak już wielokrotnie mówiłem, dla Sebastiana najważniejsza. Ale jest to książka, proszę Państwa, przede wszystkim napisana w sposób bardzo niezwykły. I mimo wszystko ta forma bardzo, bardzo przemawia, a więc myślę, że nikt tą książką nie może być znużony, więc taki wręcz przeciwnie, bo taki element napięcia cały czas w tej książce się pojawia. Jest to opis bardzo sugestywny, to też jest cecha tej książki, ale oprócz tego książka ta pokazuje kilka innych prawd. Ta książka, proszę Państwa, moim zdaniem pokazuje taki rozdział świata powstańczego na świat żołnierzy i na świat cywilów. Autor takiego założenia nie przyjął w tej książce, ale jakby sama specyfika walki kanałowej i kanału sprawia, że jest tutaj koncentracja na żołnierzach, na powstańcach. I to jest oczywiście pewna norma w opisie tego fenomenu, bo jednak większość literatury powstańczej dotyczy przeżyć żołnierskich, natomiast tej narracji o ludności cywilnej jest zdecydowanie mniej. I ja uważam, że to jest niestety pewien mankament literatury powstańczej, że mamy taką mocną przewagę, mocne wzmocnienie opowieści o żołnierzach. To oczywiście jest w pewnym sensie zrozumiałe i
właściwie tymi piszącymi wspomnienia, dzienniki byli przede wszystkim żołnierze i też jakby historycy interesowali się tą tematyką. Natomiast szkoda, bo Powstanie Warszawskie to przede wszystkim wielkie społeczne wydarzenie, w którym brało udział prawie milion ludzi i żołnierze byli w niej w mniejszości zdecydowane, więc przydałoby się więcej tej perspektywy cywilnej. No ale tak się złożyło, że kanały służyły przede wszystkim jednak żołnierzom, więc siłą rzeczy tej ludności cywilnej w książce Sebastiana jest jednak mniej. Chociaż oczywiście pojawia się bohater cywilny, czyli słynny późniejszy poeta Miron Białoszewski. I właściwie trudno pisać o kanałach i o powstaniu, nie opierając się na jego pamiętniku. Proszę Państwa, są też kobiety i to jest wielka zaleta tej książki, bo kobiety to ważne bohaterki książki Sebastiana. To one były w większości przewodnikami kanałowymi. To one trasowały kanały, to one wytyczały szlaki, to one często też prowadziły całe kolumny żołnierskie po kilkadziesiąt osób i one wydawały oficerom rozkazy. A więc trochę jest ta książka, można powiedzieć, genderowa, jeśli możemy użyć takiego określenia. To jej wielka zaleta. Ale ta książka, proszę Państwa, to też taki przykład rynku książki, współczesnego rynku książki, bo spójrzcie Państwo na tą okładkę. Sorry, Sebastian, muszę to powiedzieć, ale to jest przykład, jak wydawca może się nie wpisać w to, co jest w środku. Bo cóż my tutaj mamy? No mamy chłopaków, herosów, zupełnie jak z Miasta 44. Tam jest też taka scena, jak chłopcy idą kanałami w takiej scenerii wydawca tutaj nas ustawił. Tymczasem nie przejmujcie się tą okładką jak dla chłopaków rekonstruktorów, bo pośrodek jest zupełnie inny. I ta książka jest wartościowa nie z powodu okładki, więc odwracam ją, tylko z tego, co jest w środku, bo jest opis naprawdę niesamowitych emocji, niesamowitych przeżyć. Plus do tego jest też uporządkowana historia zdarzeniowa i to też jest jej oczywiście duży plus. To tyle na początek. To ja może jakimś skomentując od razu, co Janusz tutaj powiedział, to tak wszystkim a propos okładki nie miałem nic do powiedzenia. Przedtem to była absolutnie tylko i wyłącznie inwencja wydawcy. Natomiast to, co Janusz powiedział o kobietach, to jest też taki trochę może przypis do tej mojej pierwszej wypowiedzi, skąd w ogóle taki pomysł na książkę. Faktycznie kobiety są takim bardzo mocnym elementem tej książki. Sam byłem w pewnym momencie zdziwiony, jak duża liczba bohaterów, bohaterek tej mojej książki to właśnie są kobiety. Jak ważną one rolę odgrywały w kanałach. I to jest właśnie może coś, co dla mnie gdzieś tam może suspeki trochę nieuświadomione było takim jednym z elementów, które sprawiły, że w ogóle chciałem tym tematem się zająć. Chodzi konkretnie o to, że ja szukam trochę w historii takich tematów, które mnie samego trochę zaskoczą. Mi się dotąd wydawało, że o kanałach w Powstaniu Warszawskim to w zasadzie już wszystko wiadomo, to już nic nowego nie można powiedzieć, a wgryzając się w ten temat, wchodząc w niego coraz dalej, zorientowałem się, że tu jest naprawdę cała masa wątków, epizodów, które otwierają mi to powstanie zupełnie na nowo, że pokazują mnie w sposób, który dotąd był dla mnie całkowicie nie do wyobrażenia. Tak? No, historia, jedna z części przywijających się, jednej z bohaterek Elżbieta Gross przed wojną, po wojnie Ostrowska, autorka jednej z ważniejszych w ogóle książek wspomnianych w Powstaniu Warszawskim, W alejach spacerują tygrysy. Dziewczyna lat 21 czy 22 w momencie Powstania Warszawskiego była komendantką składnicy meldunkowej w Śródmieściu Południowym i była w zasadzie osobą, która sprawiła, że kanały zaczęto wykorzystywać w Powstaniu Warszawskim. Gdyby nie ta 21-letnia dziewczyna, cała ta legenda kanałów w Powstaniu Warszawskim nigdy by nie zaistniała. I to
takie właśnie odkrywanie takich tajemnic kanałów powstania warszawskiego było dla mnie takim niesamowitym motorem do tego, żeby tą książkę pisać. Ale tutaj pozwolę się nie zgodzić, dlatego że w ferworze swojej wypowiedzi Sebastian powiedział, że legenda kanałów nie zaistniałaby. Ja myślę, że ona zaistniała od razu, po wyjściu opowiadania Stefana To się nie zrozumieć. Chodzi o to, że Elżbieta Ossowska była osobą, która sprawia, że kanał zaczęto wykorzystywać w ogóle w powstaniu warszawskim. Ona zaliczyła takie pierwsze faktycznie przejście, które w pewnym momencie stało się dla Komendy Głównej. To jest ta trasa tak. Mokotowska oczywiście, tak, natomiast tak. Twoja książka też jakby wyraźnie pokazuje i też inne badania i jakby poprzednia literatura, która była na temat kanału, że te inicjatywy poszukiwania dróg kanałowych pojawiły się w różnych dzielnicach równocześnie, czy niemal równocześnie, tak, prawda? Tak. Zresztą jakby początki kanałów to jest właściwie getto, to jest później ta akcja na Pawiaku, którą też opisujesz, ale przecież kanały rozpoznają i na Mokotowie, niezależnie od Elżbiety Gross-Ostrowskiej, również na Starym Mieście szukają i w innych częściach. Także tutaj jakby te inicjatywy w przedziwny sposób się spotkały. Zresztą ta inicjatywa mokotowska tego inżyniera Chrzanowskiego jakby trochę też wspomogła, można powiedzieć, inicjatywę Elżbiety Gross. Natomiast to jest w ogóle ta książka wspomnienia w Tygrysach, w Alejach spacerują tygrysy Elżbiety Ostrowskiej, to jest jakby kanon literatury powstańczej, właściwie od tego niemal każdy zaczyna swoje zainteresowanie powstaniem warszawskim niewątpliwie. To ja pozwolę sobie tak nawiązać do jednej, do drugiej wypowiedzi, bardzo krótko postaram się. Takie przemyślenie na gorąco, bo po lekturze książki, teraz po tym, co usłyszałem od panów, w tej książce rysuje się podział na dwa światy. Świat góry, czyli linii frontu, i świat podziemi, czyli kanałów. Ale jest jeszcze drugi świat. Świat znowu linii frontu, czyli dzielnic, które są masakrowane, jak Stare Miasto czy Wola. I świat dzielnic, gdzie żyje się w miarę spokojnie, mimo tego, co się dzieje kilometr, dwa czy trzy obok, gdzie ludzie zmagają się w każdej godzinie ze śmiercią, z przerażeniem, ze strachem. I kiedy się przechodzi tymi kanałami, one są liniami specjalnymi, liniami łączności, liniami przerzutu oddziałów partyzanckich, powstańczych, i jednocześnie liniami, które dają szansę na przeżycie. Przechodzi się do dzielnic, wychodzą ludzie ze Starówki, przychodzą na Żoliborz bodajże, dobrze mówię? Na Żoliborz i do Śródmieścia. Do Śródmieścia, tak. I widzą zupełnie inny świat. I oni nie wierzą w to, co widzą, bo przed chwilą wyszli z piekła. A po kilkunastu godzinach, no to było różnie, bo niektórzy wędrowali w tych kanałach po kilkanaście dni. A z tego, co pamiętam, w tej ostatniej ewakuacji z Mokotowa tak. Napotkano ludzi, którzy w tych kanałach tam ponoć przebywali, o ile dobrze zrozumiałem, że to byli uciekinierzy, jeszcze Żydzi z getta warszawskiego, którzy gdzieś tam wiele miesięcy w tych kanałach, jakąś taką grupę przetrwania. Nie, może się mylę. Znaczy, tak, faktycznie była taka... Na północy. Że się okazuje, że tak. To nie jest kilkanaście godzin Żoliborz. Przejścia w koszmarnych warunkach, w szlamie, w beztlenu, w przygięciu, gdzie, jak tutaj Janusz powiedział, kobiety, całe sekcje kanalarzy przewodników wyspecjalizowanych, głównie to były kobiety, okazywały się silniejsze od wytrawnych żołnierzy, którzy walczyli na górze. I to pokazuje, że faktycznie mogły być różne doświadczenia. Co więcej, ci przewodnicy chodzili wielokrotnie w tą i z powrotem. Wracali po ludzi, którzy zabłądzili w kanałach, szczególnie w tej ostatniej niezorganizowanej ewakuacji, prawda, z Mokotowa. Znaczy na Mokotów czy Szczerniakowa. Więc to tak na marginesie. I przejdę już do mojego ostatniego pytania przed częścią, którą oddamy do dyskusji publiczności, zadawania pytań ze strony publiczności, bo niektórą mam godzinę teraz, tak myślę, że... No to jeszcze chwilę porozmawiamy, potem przejdziemy do rozmowy z salą. To jest to, co już zostało tutaj wywołane, czyli kanał, ale kanał, korzystając z okazji, że mam przyjemność rozmawiać z pracownikami muzeów, z doświadczeniem muzealników,
Powiem o swoim doświadczeniu. Byłem raz w Muzeum Powstania Warszawskiego na samym początku, jak ono tylko powstało, i co zwróciło moją uwagę, to właśnie ta atrapa, nawet nie rekonstrukcja, atrapa kanału. Nie wiem, jak to wygląda teraz, być może coś się zmieniło, ale pamiętam, że przez coś takiego się przechodziło i jedynym elementem, który miał w jakiś sposób przybliżyć, oczywiście cudzysłów, przybliżyć do tamtych warunków rzeczywistych, były jakieś odgłosy, prawda, cieczy i chlupotania. I teraz moje pytanie, jedno z pytań w tej ostatniej części. Jaki sens jest przygotowania czegoś takiego i prezentowania czegoś takiego w muzeum, jednej z większych traum powstania, jednej z większych sytuacji, z którymi osoba odwiedzająca muzeum nigdy się nie setknie. Bo przecież ten kanał tekturowy nie oddaje w najmniejszym stopniu rzeczywistości, nie oddaje grozy sytuacji, nie oddaje ciemności, nie oddaje fetoru ścieków, nie oddaje fetoru ludzi, którzy tam zginęli. Tak? Nie ma tam szczurów, nie ma tam fekaliów, w których czasami ludzie brodzili po kolana, po pas, po szyję. Czasami się topili. To nie jest kanał burzowy, gdzie strumień wody może kogoś utopić, może zepchnąć w dół. Tam się nie trzeba przeciskać na czworaka, tam się nie trzeba czołgać miejscami. Czy taka prezentacja kanału ma w ogóle jakiś sens? To jest jakby taki wstęp do pytania, które ma oscylować wokół polityki historycznej, bardzo nie lubię tego terminu, tak zwanej polityki historycznej, czyli depozytów pamięci. Jednym z takich depozytów pamięci narodowej jest właśnie Powstanie Warszawskie i doświadczenie tego powstania. I do jakiego nurtu w historiografii można by było zajrzeć książkę pana Sebastiana, czy do tego bliższego tak zwanej polityce historycznej, czy do nurtu bliższego, nurtu krytycznego, który pobudza do głębszej refleksji nad tym, czym było w ogóle powstanie, czym były doznania, czym była trauma, czym była śmierć, czym był los powstańców i przede wszystkim ludności cywilnej, o której faktycznie tutaj jest najmniej, bo książka jest głównie o żołnierzach. Tak? I końcowa część tego pytania to jest o miejsce Powstania Warszawskiego i Armii Krajowej obecnie w polityce, tak zwanej polityce historycznej. Jak to, co możecie panowie o tym powiedzieć? To może ja krótko w takim razie jeszcze dokończę w takim razie tą swoją pierwszą odpowiedź, bo jakby ten wątek, jaka jest ta książka, oczywiście pojawił się w pytaniu twoim wcześniej, więc na pewno jest to książka krytyczna. Co myślę o okładce już powiedziałem, jakby wyłączając okładkę, zdecydowanie jest to książka krytyczna, która no, stawia trudne pytania, tam jest wiele znaków, powiem, wiele niedopowiedzeń, no bo naprawdę poruszamy się, jakby autor opisuje zupełnie skrajne i zupełnie niezwykłe, niecodzienne zjawiska, więc oczywiście też ten proces poszlakowy, który prowadzi, dotyczący emocji, dotyczący tego, co jego bohaterowie myślą, jest pełen niedopowiedzeń. Natomiast jest to zdecydowanie książka krytyczna i ona nie wpisuje się w nurt tego, co państwo polskie nam dzisiaj oferuje, a więc ten kult bohaterszczyzny, kult jakiejś męskiej siły, harcerskiej przygody czasami. Aczkolwiek rzecz jasna są tam takie elementy czy zdarzenia, które reżyserzy polityki historycznej chętnie wykorzystują. Natomiast absolutnie Sebastian tutaj trzyma dystans do tej narracji i uważam, że jest to pod tym względem książka bardzo rzetelna. Znaczy powiem szczerze tak, że rozmawiałem z różnymi osobami na temat tej książki i spotkałem się też z takimi opiniami, że to jest w zasadzie książka, którą spokojnie można byłoby zadowolić obie strony, tak? Zarówno te osoby krytyczne, jak i osoby, które gdzieś tam szukają właśnie takich pięknych obrazków do tworzenia pięknej legendy Powstania Warszawskiego. No bo faktycznie jest tutaj, powiem tak, ja pisałem tą książkę z myślą o takim właśnie krytycznym podejściu, ponieważ gdzieś tam w tych wszystkich moich badaniach, wszystkich pracach, które piszę, czy to książki, czy artykuły, taką myślą przewodnią jest to, że wojna jest czymś absolutnie najgorszym, co może człowieka spotkać. I od tego nie ma zamiaru w ogóle uciekać.
Natomiast no, faktycznie są te historyjki, takie mikro opowieści, które można wyjąć, pokazać, tak jak to fantastycznie walczyli, umierali za ojczyznę, jakim bohaterstwem się wykazywali, braterstwem w tych kanałach. Więc tutaj faktycznie no, rozumiem, że może się książka podobać i jednej, i drugiej stronie. Natomiast co do tego kanału, o którego tutaj zaczęliśmy tą trzecią część, z mojego punktu widzenia w ogóle tworzenie czegoś takiego to jest taka próba bardzo nieudolna właśnie stworzenia takiej legendy, pokazania człowiekowi kawałka rzeczywistości, o której się opowiada, i następnie dopisywania do niego historii, które mają uprawomocnić taką, a nie inną wizję historii. Kanał pokazany w Muzeum Powstania Warszawskiego, tam w serii są dwa kanały. Jeden jest taki faktycznie duży, wysoki, który przypomina trochę taki burzowiec. Drugi jakiś tam zejdzie prawie że na samo dno muzeum. Niziutki, wąziutki, przy których faktycznie trzeba się przyciskać. To jest taki jeden z elementów, które też troszkę oddają te realia kanałowe. To są kanały, które, jak pan doktor powiedział, one absolutnie w ogóle nie oddają w najmniejszym nawet stopniu tej rzeczywistości. Pomijając już same warunki, które tam zostały pokazane, nie zostanie odtworzona jeszcze jedna rzecz. Nie zostanie odtworzona sytuacja, stan psychiczny, fizyczny ludzi, którzy wchodzą do tego kanału. Trzeba musimy potem pamiętać, że ludzie, którzy wchodzili do kanałów, to byli ludzie, którzy mieli ze sobą kilka tygodni ciężkich walk, ludzie, którzy byli głodni, którzy byli zmęczeni, chorzy, wyszli z najcięższych sytuacji, byli zasypani, byli ranni. Każde najmniejsze zakażenie dla nich mogło się równać z śmiercią. Dla nich po prostu kanał był czymś absolutnie przerażającym. Więc no, coś takiego, co jest pokazane w Muzeum Powstania Warszawskiego, nie ma na najmniejszym stopniu szans na to, żeby odtworzyć tamtą rzeczywistość. Proszę Państwa, Polacy kochają się przebierać. Popularność grup rekonstrukcyjnych jest ogromna w Polsce. Polacy lubią też rekonstruować. W Gdańsku jest taki pomysł, żeby zrekonstruować Danzigerhof. To taki stary pruski budynek. Ładny owszem, ale szczerze mówiąc ja nie widzę uzasadnienia, żeby powstawały atrapy budowane z karton gipsu, no bo to jest architektura coś udaje. I z tym kanałem jest zupełnie podobnie, on też coś udaje. To nie jest nowum, bo przecież w muzealnictwie stosuje się takie środki wyrazu. Z profesorem Rafałem Wnukiem byliśmy kiedyś w bunkrze Kaszubskiej organizacji zbrojnej Gryfa Pomorskiego. Wyszliśmy do tego bunkra, tam ściany się trzęsły i był jakby odtwarzany nalot lotnictwa na bunkier. Zresztą takie zdarzenie moim zdaniem nie miało nigdy miejsca. Natomiast ściany się trzęsły, brakowało tylko dymu, brakowało tylko... No był dosyć komfortowy, można powiedzieć, ale no to takie nowoczesne kaszubskie, czy nowoczesne muzealnictwo, które miało odtwarzać i prowokować ludzi do tego, że się poczuli jak w dawnych czasach. Nie poczuliśmy się, pośmieliśmy się, ale to wcale nie obśmiewam tutaj kaszubskiego pomysłu, bo przecież identyczny pomysł był, jest realizowany i do tej pory wykorzystywany w Londynie, w Imperialnym Muzeum Wojny, i tam też się ściany trzęsą i tam też jest jakiś dym, który się wysnuwa z jakichś urządzeń, więc wcale bez ironii mówię tutaj o tym pomyśle jako o pomyśle kaszubskim, więc takie rzeczy się zdarzają, do mnie nie przemawiają, no bo wojny nie sposób udawać, nie sposób też udawać zabawy w wojnę, więc jedyne co możemy zrobić my muzealnicy i historycy, to pokazywać emocje w inny sposób, bo oczywiście te emocje są do wywołania, ale jak to się robi, wystarczy pójść do różnych muzeów, które o wojnie opowiadają, do Muzeum II Wojny Światowej, ale też do wielu innych, które konstruują, które buduje się z myślą jednak o pewnym autentyzmie i o pewnej refleksji, a nie tylko wywołaniu
wrażenia, że oto się jest w jakimś udawanym miejscu, bo to wydarzenie nigdy nie będzie, zwłaszcza w tak skrajnej sytuacji, jak kanały odtwarzało tego, co było. A więc jest to przykład takiej tekturowej, karton-gipsowej polityki historycznej, która nie przemawia i przynajmniej nie przemawia do mnie, do moich znajomych, do moich synów też nie przemówiła, pamiętam to doskonale, więc jakaś próba, która muzealna, która na pewno nie spełniła swojej funkcji. Nawiązując znowu do emocji i do tego, w jaki sposób można je wywołać, oprócz tego, że jest w książce pana Sebastiana mnóstwo fragmentów relacji, wspomnień, pamiętników, które w mniej lub bardziej szczegółowy sposób, mniej lub bardziej obrazowy sposób oddają rzeczywistość nie tylko kanałów, ale w ogóle powstania, są również zdjęcia. Mnie szczególnie utkwiło w pamięci jedna fotografia powstańca wyciąganego na ulicy Dworkowej. Jego wyraz twarzy oddaje wszelkie emocje związane zarówno z tym, co przeszedł przez te kilka, przez większość powstania, tak, bo to jest końcówka powstania, kiedy zapewne pobłądził w tych kanałach i zapewne z jakiegoś powodu, pewnie z braku tlenu, z braku sił, postanowił wyjść tym, a nie innym włazem i być może nie miał świadomości, kto go z tego włazu wyciąga, dopóki go nie zaczęli rewidować. Wtedy się okazało, że to są Niemcy, a nie koledzy z powstańcy, bo wszyscy niektórzy mieli, bo większość miała podobne mundury, tak, panterki, opaskami brudnymi się różnili, biało-czerwonymi od Niemców. I potem jest opis tej sceny, że ci ludzie zmaltretowani walką, którzy już nie wierzyli w jakiś sens dalszej walki nawet. Nie wierzyli w zwycięstwo, bo jakie zwycięstwo po przejściach ze Starego Miasta, po Czerniakowie, wiadomo, że to już jest koniec. I ten człowiek próbuje się ratować, idąc w kierunku Śródmieścia i tam nie dociera. Zostaje wyciągnięty przez Niemców i rozstrzelany z grupą 140 powstańców. To jest zdjęcie, które jego wyraz twarzy pokazuje i daje do myślenia. To są, tego nie odda tekturowy kanał, prawda? Tego nie odda szereg innych zabiegów próbujących sztucznie coś przedstawiać, ale to zdjęcie i szereg innych zdjęć, bo też są zdjęcia, które pokazują zupełnie inną historię. Pokazują ludzi uśmiechniętych, prawda? Ludzi, którzy nawet są uśmiechnięci zaraz po wyjściu z kanału, bo trafiają do dzielnicy, która jest w porównaniu z tym piekłem, z którego wyszli rajem. Jeszcze nie wiedzą, znaczy oni akurat wiedzą, ale ci, którzy ich przyjmują, nie wiedzą, że za tydzień, za dwa będzie to samo, co na Starym Mieście, że za tydzień może szybciej to samo, co na Czerniakowie. Ci, którzy wychodzą z tego kanału, zdają sobie z tego sprawę. Ci, którzy ich przyjmują, jeszcze tego nie wiedzą. I są zdjęcia uśmiechniętych ludzi siedzących na schodach, myjących się, prawda, z tych nieczystości, z kanałów. To też oddaje klimat tamtego czasu, oddaje też emocje, które im towarzyszyły. I obok tego świata podziemia, obok tego świata pierwszej linii frontu, gdzie śmierć jest powszechna. Jest jeszcze świat właśnie taki w zasadzie, w cudzysłów, normalności w czasie stanu nienormalnego, w stanu oblężenia Warszawy, normalności w postaci słuchania muzyki, brania ślubów, rozmawiania, prawda? Chociaż te rozmowy często są przytłoczone wspomnieniami z minionych walk i z przejść w kanałach. No tak, tytułem uzupełnienia. I jeszcze ja wrócę raz do tego ostatniej części mojego pytania. Jak powstanie warszawskie jest ulokowane obecnie w polityce historycznej? Czy i w ogóle Armia Krajowa, związana jest w kontekście powstania warszawskiego, czy szczególnie w ostatnich latach widzi się takie przesunięcie punktu ciężkości z etosu Armii Krajowej na zmitologizowane dzieje Narodowych Sił Zbrojnych, kazus Brygady Świętokrzyskiej i stosunku do Powstania Warszawskiego, tak? I przeciwstawia się w jakimś sensie mitowi powstania antykomunistycznego Wyklętych. Jak w tym wszystkim
ma się Powstanie Warszawskie, od którego w zasadzie na początku lat 2000 zaczęto konstruować główne tezy polityki historycznej. Powstało Muzeum Powstania Warszawskiego, które w jakimś sensie miało być odpowiedzią, tak mi się wydaje, proszę mi poprawić, jeżeli się mylę, odpowiedzią na to, że w przestrzeni publicznej na Zachodzie powstanie w Warszawie było kojarzone li tylko z powstaniem w getcie warszawskim. Więc żeby to odróżnić, trzeba było pokazać, że było jeszcze jedno powstanie, bo Warsaw Uprising kojarzyło się z 1943 na Zachodzie. I w związku z tym był pomysł na wyeksponowanie Powstania Warszawskiego. To było na początku lat 2000. A jak to się ma teraz do obecnej polityki historycznej i do tych przesuwanych punktów ciężkości? Jeżeli panowie oczywiście są w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo to nie jest pytanie łatwe i jednocześnie nie jest to pytanie, które można krótko odpowiedzieć, tak sądzę. Znaczy, po pierwsze, Powstanie Warszawskie cały czas jest takim ważnym punktem w narodowej mitologii i mimo różnych starań współczesnych reżyserów polityki historycznej nie da się tak przeformatować i odsunąć na drugi plan tego wielkiego wydarzenia. Oczywiście ona nabiera trochę innych znaczeń, zresztą cały czas jest jakby umacniana ta sfera właśnie taka bohaterska, konieczności walki, poświęcenia, ofiarności. To jest opowieść, w której niestety ludność cywilna jest na drugim planie. Mówię już tutaj o jakby współczesnym patrzeniu na to zjawisko przez tych, którzy kierują jakby głównymi, którzy sterują polityką historyczną, no bo powstanie to walka, więc jakby to, co było, to, co niektórzy dowódcy powstania, między innymi Ścibor Rylski, próbowali robić w latach pierwszych 2000, a więc jakby zwrócić uwagę, skupić uwagę Polaków na losie ludności cywilnej, no teraz to dla tych, którzy się zajmują polityką historyczną, nie jest ważne, bo przede wszystkim ważna jest walka do krwi ostatniej, a czasami nawet, jak oni to mówią, godna śmierć z bronią w ręku, nawet w kanałach, no bo cel jest najważniejszy, prawda? Natomiast no jest też jakby próba w pewnym sensie takiego zepchnięcia mitu Armii Krajowej, który był bardzo mocny, przez mit Narodowych Sił Zbrojnych i to właściwie jest obserwowane już od dobrych paru lat. Zaczęło się od tego, że na różnych uroczystościach związanych z rocznicą Polskiego Państwa Podziemnego pojawiała się Młodzież Wszechpolska czy działacze ONR-u, wystawiali transparenty cześć i chwała bohaterom oraz jakby próbowali się wpisać w tą opowieść Polskiego Państwa Podziemnego, chociaż jak wiadomo nigdy w NSZ, przynajmniej ta radykalna jego odmiana ONR-owska, nie był częścią Polskiego Państwa Podziemnego i nigdy jakby Polskiego Państwa, kierownictwa Państwa Podziemnego nie uznał. Więc jest jakby ewidentna próba zastąpienia tego demokratycznego mitu Armii Krajowej, który łączył różne siły polityczne i społeczne w jedną armię, i przekierowanie tego i zwrócenie uwagi na Armię Narodową, a tak nazywano Narodowe Siły Zbrojne. A wszystko zaczęło się rzeczywiście w Muzeum Powstania Warszawskiego. Ktoś jakby próbował, tą osobą był oczywiście prezydent miasta wówczas Warszawy, Lech Kaczyński, próbował jakby nadrobić te zaległości wieloletnie, bo to Muzeum Powstania Warszawskiego było oczywiście potrzebne i powstańcy tego oczekiwali, żądali. Natomiast tam się rzeczywiście wykuwały kadry ludzi, którzy potem jakby konstruowali te zręby polityki historycznej, stawiając te hasła pięknych mitów, budowania pięknych mitów. I ten piękny mit był upowszechniany w Muzeum Powstania Warszawskiego, co czasami doprowadzało do takich no, spektakularnych pomyłek, no bo ci, którzy muzeum zwiedzali, wychodząc z powstania, przynajmniej wielu z nich,
mieli jakby przekonanie, że to powstanie było zwycięskie, prawda? Potem muzeum, kierownictwo Muzeum Powstania Warszawskiego rewidowało tutaj te pewne fragmenty wystawy, żeby takie mylne wrażenie nie powstawało. Natomiast no, do szeregu takich dziwacznych interpretacji oczywiście dochodziło. Znaczy, komentując je to, co Janusz powiedział, odpowiadając też na pytanie, takie dwa obrazki, które może nie do końca są jakimiś takimi naukowymi analizami, ale bardziej takimi obserwacjami z ostatnich paru lat. Jedna rozmowy z powstańcami, czyli z ludźmi, którzy w zasadzie no, gdzieś tam są szczególnie zainteresowani tym, w jaki sposób są pamięć o Powstaniu Warszawskim jest gdzieś tam przechowywana. Oni mają wrażenie od paru lat, że są w zasadzie już coraz mniej potrzebni. Oni w zasadzie, tak jak jeszcze faktycznie 2004 rok i potem kolejne parę lat, oni byli tymi głównymi bohaterami 1 sierpnia. Tak teraz nagle mają wrażenie, że 1 sierpnia w zasadzie są tylko i wyłącznie jako taki dodatek do tych obchodów. Dodatek, który ma gdzieś tam, który się stawia obok odpowiednich osób ze świecznika państwowego. I oni po prostu mają ładnie wyglądać, tak? Mają dać parę wywiadów do telewizji, do prasy i to wszystko. I drugi obrazek, ostatnie parę lat, tak jak chodzę 1 sierpnia po ulicami Warszawy, ostatnie dwa lata. Rok temu na Krakowskim Przedmieściu, w tym roku w alejach Jerozolimskich tłum skandujący Bóg, honor, ojczyzna z flagami ONR-u, race dookoła i kordony policji. I ja pamiętam jeszcze obchody z Powstania Warszawskiego, tego jak Powstanie Warszawskie 1 sierpnia obchodzono jeszcze z lat 90. I to absolutnie nie jest to, co pamiętam z wcześniejszych lat. To jest już rocznica jakaś absolutnie przerażająca, która gdzieś próbuje nam wmówić, że wojna jest czymś wspaniałym, czymś pięknym. A przy tym jest ten taki dysonans, że powstańcy warszawscy, którzy, tak jak powiedziałem, są spychani już w zasadzie, oni są tam niespecjalnie potrzebni w tym wszystkim. Oni mówią, że Powstanie Warszawskie było owszem piękne, ale wojna jest straszna. Generał Ścibor Rylski w 2017 roku, kiedy na ostatnim swoim podczas ostatniej w zasadzie rocznicy, w której brał udział w Parku Wolności Muzeum Powstania Warszawskiego, powiedział, do młodych ludzi kierował te słowa, pamiętajcie, że wojna jest czymś strasznym i aby wasze pokolenie tego więcej nie musiało przeżyć. I mam wrażenie teraz, że próbuje się gdzieś te słowa generała w ogóle zahuczyć, zakrzyczeć i stworzyć jakąś nową mitologię i to jest po prostu straszne. Jest przede wszystkim bardzo smutne to, co ta konstatacja pana Sebastiana jest bardzo smutna i w zasadzie straszna, przerażająca. Co zostało powiedzieć na koniec? Może zastanówmy się nad tym, czy jest coś, czego o Powstaniu Warszawskim nie wiemy. Padł tutaj postulat o zbliżeniu się i przybliżeniu losów ludności cywilnej w Warszawie w czasie powstania i po powstaniu też, przecież setki tysięcy uchodźców, Pruszków i tak dalej. Czego jeszcze nie wiemy o Powstaniu Warszawskim, jakie ewentualnie postulaty badawcze można by wysunąć, żeby zgłębiać problem? Czy wiemy już wszystko? Czy są jeszcze jakieś takie fragmenty, obszary, w których możemy się poruszać, które są obszarem niezbadanym? Zwróciłeś, Mariuszu, uwagę na to, że w zasadzie nie ma jednego Powstania Warszawskiego. Powstań jest kilka, tak na dobrą sprawę, w różnych dzielnicach, w różnych odosobnionych częściach miasta życie toczyło się zgoła inaczej i były inne warunki, inne okoliczności, a więc pisząc o powstaniu trzeba mieć jakby świadomość różnorodności zjawisk, postaw, trzeba mieć świadomość tego, że po pierwsze, że Powstanie Warszawskie to tylko w niewielkiej części historia militarna, bo tak naprawdę na głębokim zapleczu walczących oddziałów toczyło się albo normalne, albo nienormalne życie. Wiele, wiele się działo i wiele można by o tym mówić, ale brakuje na to źródeł. Jak opisać codzienną wegetację w piwnicach Starówki, jak opisać z kolei codzienne życie na w miarę bezpiecznym Mokotowie, po Wiślu, gdzie chodziło się i zażywało, nie wiem, życia kulturalnego na przykład, prawda? Więc powstanie to całe jakby spektrum tysięcy zdarzeń, epizodów.
A my ciągle mało wiemy o sprawach podstawowych, nie zgłębiliśmy, nie wiem, historii wszystkich oddziałów, nie ma monografii oddziałów powstańczych, a więc są tylko jakieś szczątkowe czasami informacje pisane przez kombatantów, a więc też nie ma tutaj tej podstawowej weryfikacji tej historii, nie ma historii właśnie tych odosobnionych bastionów, czyli tych części miasta, które walczyły osobno. No, oczywiście mamy historię Starówki pisaną przed laty, mamy coś na kształt reportażu historycznego Mokotowa, ale tutaj potrzebne są naprawdę solidne naukowe monografie. Potrzeba jest właśnie sięgnięcia okiem historyka i opisania piórem historyka tego, co się działo na tym głębokim zapleczu, tego zwyczajnego, niezwyczajnego życia. Ja w tym upatruję potrzebę dalszych badań. Czy to się uda? Nie wiem, bo historycy, tak jak wszyscy ludzie z krwi i kości, lubią bardzo spektakularne tematy i czasami takie, które się szybko pisze, a tego się szybko nie da napisać niestety. Znaczy, może tak, żeby tutaj nie psuć, tak powiem, tej opinii, którą Janusz tutaj o mnie wygłosił, że ja nie lubię takich tematów bardzo takich prostych, w sensie takich uporządkowana historia, tak powiedzmy, jakiegoś jednego oddziału, to jednak bym poszedł dalej w te emocje i nawet w zasadzie wychodząc poza powstanie warszawskie. No tutaj cały czas mówimy o tym okresie tam 1 sierpnia, 2 października, ale przecież trzeba pamiętać o tym, że powstanie warszawskie dla wielu ludzi, którzy przeżyli powstanie, wcale nie skończyło się w momencie, kiedy Warszawa skapitulowała, ale ono trwało jeszcze potem przez całe dziesięciolecia dla nich. A dwie takie historie, to już może bez podawania nazwisk. Jedna w zasadzie wiążąca się z jedną z głównych postaci tej książki. Człowiekiem, który w kanałach spędził naprawdę wiele godzin. On wręcz we wspomnieniach, które napisał kilkanaście lat po wojnie, pisał, że on w kanale czuł się bezpieczniej niż na powierzchni, ponieważ w kanale to on miał kontrolę nad tym, co się dzieje, a nie Niemcy. Tak, na górze Niemcy mieli do dyspozycji czołgi, samoloty, jakieś armaty, a na dole w zasadzie mieli tylko broń. Tak? I on w zasadzie, wiedząc o tym, że Niemcy się boją, wykorzystywał to. Wiele lat już po wojnie, to akurat wiem z historii, z opowieści jego wnuczki, jego córki też, one nagle zaczęły obserwować, że on nagle zaczął się bać ciemnych pomieszczeń, zaczął w ogóle unikać, tak? I któregoś dnia nawet na przykład do swojej córki powiedział: kochanie, słuchaj, idziesz tam do piwnicy, to uważaj, bo tam ktoś może na ciebie wyskoczyć. On ewidentnie zaczynał, ta trauma, to wszystko, co działo się w kanale, to co on pamięta, zaczęło do niego wracać. I druga historia kobiety, która też przeżyła powstanie warszawskie w Śródmieściu, więc w zasadzie nie w takim najgorszym znowu miejscu. I ona wiele lat po wojnie, idąc razem z rodziną, żeby kupić jakiś drugi komplet pościeli, nagle zadała pytanie, w zasadzie po co my to kupujemy, przecież prześcieradła płoną. Takie głupie pytanie, a pokazuje, że gdzieś ta wojna, to powstanie, to wszystko cały czas w nich tkwiło. I mam wrażenie, że my cały czas zapominamy trochę o tym, że powstanie, że wojna to jest coś, co w polskim społeczeństwie jeszcze długie lata się działo. No tutaj zresztą są też, może bez jakiegoś tam wnikania szczegóły, są badania psychologów, psychiatrów prowadzone obecnie, które wskazują na to, że jednak ta trauma wojenna w kolejnych pokoleniach może być przekazywana zarówno społecznie, jak i w sposób genetyczny. Tak więc no myślę, że to jest jeden z kolejnych tematów, które warto gdzieś tam, nawet już tak wychodząc w ogóle poza powstanie warszawskie troszkę, warto też gdzieś tam przebadać, bo to jest temat, który może nas dotyczyć w zasadzie w sposób taki bezpośredni. I chyba naturalnie przechodzimy do drugiej części naszego spotkania, mianowicie do pytań z sali, do uczestników tej debaty. Czy te kanały to służyły tylko za schronienie, czy tam się jakieś bitwy odbywały? Znaczy o bitwach, no to sobie trudno powiedzieć. No, są relacje wskazujące na to, że w miejscach, w których Niemcy mieli na powierzchni swoje jakieś stanowiska, z których starali się utrudniać powstańcom przechodzenie danymi trasami kanałowymi, Niemcy czasem schodzili na dół, ale tylko i wyłącznie po to, żeby jakieś barykady postawić, nie wiem, żeby jakieś belki położyć, worki z piaskiem, ponieważ Niemcy bali się kanałów i starali się tam raczej nie schodzić. I w takich sytuacjach, jeżeli faktycznie powstańcy natknęli się na taki patrol niemiecki, który strzelał akurat, dochodziło do jakiejś krótkiej strzelaniny. Ale to była bardzo krótka strzelanina, bo wiadomo, kanał to jest raczej przestrzeń zamknięta, nie ma możliwości się sprawić schowania, więc kto pierwszy nacisnął spust, ten wygrywał. To nie zdarzały się takie momenty paniki, kiedy broń była używana, ktoś sobie torował drogę albo jakby sądząc, że ma przed sobą wroga, wyciągał broń i strzelał. I takie, w takich wypadkach
relacje wspominają i one się zdarzały, zwłaszcza na tej trasie Mokotów w Śródmieście, bo to była szczególnie trudna, ciężka trasa i tam naprawdę... Zresztą o tym jest film Wajdy i te jakby obrazki, które pamiętacie Państwo, a właściwie może tylko starsi pamiętają, bo chyba starsi bardziej ten film znają. Jest taki starszy oficer, który w półśnie, czy już nieżywy, pojawia się w filmie Wajdy i to okazuje się jest postać jakby realna, oficer z medalami, który... Zresztą nie jedyny zmarł z przerażenia, ze strachu, z wyczerpania w kanałach. Czy to wynika pewnie z faktu, że Stawiński razem ze swoją kompanią szedł tym kanałem wytracił znakomitą większość ludzi i miał to doświadczenie, że spotkał takiego człowieka na swojej drodze. On czy ktoś z tych oddziałów, które się ewakuowały do Śródmieścia z Mokotowa. Ale tutaj też dopowiem szybciutko, że z kanałów wychodziły desanty i to się zdarzyło przynajmniej, można powiedzieć, raz, czy tam w przypadku tego Sejbala razy. Tak. Na placu bankowym. Tak, desant kanałowy. Tak, no ale to w zasadzie było wykorzystanie takie bojowe faktycznie, no ale to nie w samym kanale toczyła się walka. Tak, kanał stał się taką drogą przerzutową dla oddziału. Można? Kazali mi to trzymać, jakby nawet zadawał pytanie. Do tego się mówi, dobrze. Jedna rzecz, która nie jest pytaniem, ale wywołało tak ostatnia rozmowa na temat tego stresu, który się ujawnia z czasem, czy nawet w kolejnych pokoleniach. Synowie profesora Kłoczowskiego, gdy go zabrali z Chopina tutaj z Lublina i przewieźli do Warszawy, jak już był bardzo leciwym człowiekiem, zauważyli, że w specyficzny sposób chodzi po Warszawie. Okazało się, i to wyszło w rozmowie z nim, że chodzi wyłącznie tymi stronami ulic, które są nieostrzeliwane. Prawda, człowiek z baszty. Także to też było dosyć niezwykłe. Potem napisał wiersz o swoim ojcu, w którym ten element również uwzględnia. Ale jakby to nie jest pytanie, tylko taki właśnie związek Lublina Kłoczowskiego z tematem. Ja jakby zastanawiałem się nad dwoma rzeczami. Po pierwsze, perspektywy opowieści możliwe. Panowie zaproponowali kolejne odczytania polskiego doświadczenia powstania. A ponieważ mam do czynienia tutaj ze specjalistami, czy jest możliwe, czy są takie próby, aby opowiedzieć powstanie z perspektywy niemieckiej, w oparciu o dokumenty niemieckie? I jaka to jest opowieść, jeśli takie próby są? To jest jedno pytanie. A drugie pytanie, mi się strasznie podoba pomysł książki, książka, która jest właśnie opowieścią, próbą przeanalizowania emocji. Emocji, doświadczeń. Faktografia jest, ale nie da się opowiedzieć tej historii bez faktografii. Znaczy, wyobrażam sobie pisanie książki faktograficznej, gdzie się pomija emocje, nie wyobrażam sobie książki o emocjach, gdzie się pomija faktografię. Tego się nie da, jak sądzę, zrobić. Natomiast obaj panowie macie doświadczenie różnego rodzaju, ale jednak w opowieści muzealnej. I teraz tak. Ja jestem zwolennikiem pisania o emocjach, ale bez emocji. Jak się pisze historię emocji na zimno, bez epatowania własnymi emocjami, czy też bez wykorzystywania emocji po to, żeby uatrakcyjnić, żeby epatować. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, dziś w muzeach i nie tylko w muzeach ludzie szukają nie historii,
nie myślenia, ale doświadczenia, przeżyć, emocji. I jak można robić muzea wojenne, nie używając emocji, albo nie, czy raczej tych emocji nie nadużywając lub nie instrumentalizując. Czy to się da zrobić? To może najpierw z tym pierwszym pytaniem, jak opowiadać o emocjach, żeby w swoich emocjach to wszystko nie wkładać. A powiem szczerze, że jak zaczynałem pisać tą książkę, znaczy w ogóle ja może jestem takim trochę nietypowym historykiem, bo ja uciekam trochę właśnie od tego całego aparatu naukowego, od tych takich bardzo naukowych teorii. Gdzieś tam takim historykiem farbowanym, to jest z listu bodajże Witolda Kuli do Jerzego Jedlickiego. Dla mnie takie pisanie tego typu rzeczy jest takie w miarę gdzieś tam, nie wiem, naturalne. Ja nawet pisanie nad tym myślę. I dopiero gdzieś tam czytając jakieś kolejne recenzje tej wojny w kanałach, zacząłem sobie uświadamiać w zasadzie, jak to się stało, że ta książka jest taka, a nie inna. Otóż ja w zasadzie z samego początku gdzieś tam sobie założyłem, że nie będę pisał w formie ja, że myślę, że coś mi się wydaje, tak? Że dla mnie tutaj w zasadzie głównym bohaterem są ci moi bohaterowie, tak? W momencie, kiedy piszę, nie wiem, o Stanisławie Jankowskim, to opowiadam to słowami Stanisława Jankowskiego. Kiedy piszę o Elżbiecie Ostrowskiej, opowiadam to słowami Elżbiety Ostrowskiej. Dla mnie człowiek w historii jest najważniejszy, tak? Zrozumienie go na różnych poziomach jest dla mnie niezwykle istotne. Dziś po prostu z takiego wydaje mi się prostego szacunku, wydaje mi się, że to nie ma jakiegoś takiego naukowego wyjaśnienia na to, jakiejś takiej, nie wiem, teorii, którą można tutaj do tego przyłożyć. To jest jakaś taka empatia zwyczajna ludzka, żeby zrobić swojego bohatera prawdziwego bohatera, tak, żeby nie wstawiać go po to, żeby siebie nagle gdzieś tam, nie wiem, pokazać, no też może właśnie a propos tej polityki historycznej, także jeżeli chcemy o czymś opowiedzieć, to o kimś opowiadamy, a nie nagle dorabiamy do tego wszystkiego wielką teorię i nagle siebie zaczynamy wynosić jako tego, kto jest dyspozytariuszem, nie wiem, jakiejś pamięci. A więc wydaje mi się, że taka zwyczajna ludzka empatia i po prostu chęć opowiedzenia tego, jak faktycznie było. Przed tą dyskusją obszedłem ten budynek, dokładnie, może dosyć pośpiesznie w gruncie rzeczy, ale z dobrym przewodnikiem, oglądając Bramę Grodzką, i powiem szczerze, że to, co mnie rusza, to właśnie ten typ opowieści, bardzo stonowany, bardzo nienarzucający się, i ja w tym budynku, który przecież nie jest klasycznym muzeum, czy w ogóle nie jest muzeum, poczułem się bardzo dobrze. Więc to jest historia opowiedziana przez zwykłych ludzi. Tutaj nie ma w ogóle właściwie podpisów, a więc też jakby za przewodnika, właściwie jakby tą całą sferę informacyjną dopowiadał przewodnik. Natomiast chyba najwyrazistsze jest to, co nie jest nachalne i takie kolorowe i upstrzone, tak jak tutaj. Z profesorem Rafałem Wnukiem tworzyliśmy wystawę główną, stałą Muzeum II Wojny Światowej. Chyba nasze spojrzenie na jakby te muzealne sztuczki, że się tak wyrażę, są dosyć tożsame, a więc zawsze stroniliśmy od epitetów, od wielkich słów, i to możecie Państwo ocenić teraz w Muzeum II Wojny Światowej, aczkolwiek czasami trzeba było użyć mocniejszych akcentów, jak chociażby w tej sali gdzie opowiadamy o historii jeńców sowieckich głodzonych przez Niemców, i tam jakby takim mocnym środkiem wyrazu jest muzyka, bardzo, bardzo sugestywna i się przeszywająca do szpiku kości, ale czasami są to zwykłe fotografie, czasami jest to bardzo lakoniczny tekst, który zwiedzający przeżywają sami, jeżeli mają tylko trochę cierpliwości i siły. A więc każda przesada i każdy nadmiar tych środków jakby rozprasza zwiedzającego, więc jeżeli mówimy już o kuchni muzealnej, to tak
powinno się moim zdaniem konstruować, tak samo jak dobrą książkę, która... dobrą książkę historyczną, czy to naukową, czy to tego typu, którą napisał Sebastian, a więc reportaż historyczny. Tutaj jakby najciekawsze jest zawsze ukryte między wierszami, niedomówienie jest ważniejsze, aniżeli czasami jakby napisanie czegoś wprost. A w muzealnictwie, to chyba też oczywiste, bardzo ważne są eksponaty, czy najważniejsze, wokół tego konstruujemy naszą opowieść i czasami drobiazg skryty gdzieś tam albo podświetlony, albo odpowiednio zaaranżowany jest ważniejszy, aniżeli cały las rzeczy, które się wyrzuca do gabloty, bo to czasami przemawia mocniej, aniżeli coś, co jest wyeksponowane. Na przykład nasza opowieść. A co z perspektywą niemiecką? A, perspektywa niemiecka. No. Słabo mamy akurat z tym, bo jest książka jedna całkiem niezła, naukowa, Hansa Kahnhalsa, która zresztą wydana została po polsku ostatnio, a więc posunęliśmy się, jak powiem, w percepcji literatury, czyta jedna sztuka bardzo, bardzo do przodu, natomiast szczerze mówiąc, ja nie znam tej literatury, kilka jakichś wspomnień. Czy ktoś próbował napisać w oparciu o niemieckie źródła? Znaczy, nie spotkałem się z czymś takim. Faktycznie w Polsce, no, miesiąc właśnie tej pracy Kahnhalsa, która też już swoje lata ma, bo to nie jest jakaś praca, która została napisana w ostatnich latach, są jakieś materiały wspomnieniowe, ale to takie bardzo drobne, na zasadzie, nie wiem, 10-20 stron, tak jakiejś tam relacji takiej bardzo jednostkowej. Więc znaczy, nie spotkałem się z czymś takim. W zasadzie jedyną osobą, która wiem, że podejmowała próby czegoś takiego w Polsce, a to już też było z 10 lat temu, był dr Grzegorz Jasiński, który też napisał bardzo dobrą książkę o powstańczym Żoliborzu. W zasadzie książkę, która gdzieś tam powinna być wzorem, jeżeli mówimy o takim pisaniu, takim faktograficznym tego, jak powstanie przebiegało w poszczególnych dzielnicach. Ale tak, poza tym to nie. No, wydaje mi się, że nawet sam fakt, że w Niemczech gdzieś tam o powstaniu warszawskim w pewnym momencie opowiada profesor Borodziej, tak, który też pisał książkę, to pokazuje troszkę, że po prostu no jest też troszkę problem właśnie z takim zainteresowaniem może z tamtej strony też. Tak. I... Znaczy, ja czytałem maszynopis takiej książki o siłach niemieckich w powstaniu warszawskim, ale powiem szczerze, że ta książka jakby nie odkrywa niczego nowego, jeżeli chodzi o powstanie. A to wynika z tego, że autor no, stał się zakładnikiem źródeł. Te źródła niemieckie jednak są to źródła no, nie przemawiające, nie pokazujące tej specyfiki Warszawy, tak jakbyśmy sobie życzyli. To są źródła wojskowe, suche meldunki. Nie ma właściwie, Sebastian to potwierdzi, jakiegoś materiału opisowego, więc takiego, z którego autor taki jak Sebastian Pawlina mógłby wyciągnąć naprawdę wiele rzeczy i sięgnąć do psychologii żołnierza. Ja się więcej dowiedziałem o jakby agresorach, o żołnierzach niemieckich ze wspomnień Stanisława Likiernika niż z tego, co wyczytałem z tych dwóch niemieckich wspomnień czy dokumentów. A tam jest taka przerażająca, właściwie sugestywna opowieść o Niemcu, który postanowił ogolić wziętego do niewoli Stanisława Likiernika i goli go. No i strasznie go zacina przy tym i bardzo rozpacza, że taki ból przysparza temu polskiemu jeńcowi, no bo Niemiec jest przyzwoitym człowiekiem, ma jakąś tam swoją rodzinę, dzieci, pewno żonę, więc współczuje jak przy tym goleniu Stanisława, jak goli Stanisława Likiernika. No ale potem przychodzi dowódca tego Niemca i każe mu, nie wiem, rzucić granaty czy rozstrzelać powstańców w sąsiedniej piwnicy i on to po prostu robi na zimno. Natomiast niestety, podsumowując, jakiegoś przełomu nie spodziewam się, nie spojrzymy na powstanie z nowej perspektywy. Być może znajdą się kiedyś jakieś materiały statystyczne i dowiemy się w końcu, ile było ofiar na Woli. Na razie
Te ofiary są liczone na kilogramy niestety i ciągle jest wiele niewiadomych. Też mi się troszkę wydaje, że ta rozmowa na temat tej takiej niemieckiej perspektywy jest też troszkę związana właśnie z tym, co mówiliśmy wcześniej a propos tej polityki historycznej, tak, czyli jak powstanie warszawskie jest wykorzystywane obecnie w polityce historycznej, że nie ma specjalnie wielu nowych badań, które wynikają trochę z tego, że po prostu nie ma takiego odgórnego zapotrzebowania. Tak wiadomo, na to, że projekty badania są potrzebne pieniądze, a jeżeli ktoś ma to dać pieniądze, to musi być w zasadzie państwo. Jeżeli strony państwa nie ma tego zainteresowania, to tego nie będzie. Wyszła parę lat temu wydana przez Krytykę Polityczną znakomita praca dwóch niemieckich badaczy, Sonka Neitzela, Harada Wetzera, Żołnierze, protokoły walk, zabijania i śmierci. To jest książka oparta o materiał naprawdę kapitalny, potężny, zapisy rozmów żołnierzy niemieckich wziętych do niewoli, które zachowali Brytyjczycy, ale to jest materiał, na który jeden, już nie pamiętam, który z tych dwóch panów wpadł, to kiedyś przez przypadek w zasadzie. Więc jeżeli takiego przypadku nie będzie, to podejrzewam, że możemy jeszcze przez długie lata się takiej niemieckiej perspektywy nie doczekać. Tak, żeby państwu wyjaśnić, to są rozmowy podsłuchane przez kontrwywiad brytyjski, prawda? W obozie. Jeńców po prostu podsłuchiwano i potem to spisano. I oni bardzo szczerze mówili o tym, co robili, co myśleli, jacy byli po prostu. Ja sobie pozwolę jeszcze, jeżeli nie ma pytań z sali, są pytania, to sobie pozwolę na sam koniec ewentualnie. To... Dobrze, ja mam pytanie. Znaczy, zacznę od tego, że pan w pewnym momencie powiedział taką rzecz, że ta książka podoba się obu stronom, nazwijmy to krytycznej i tej od pedagogiki dumy, takich nazwijmy, tak? Ale rozumiem, że nie to było intencją, prawda? Żeby ona się podobała wszystkim. Całe szczęście, ale spytam się, co było, czy mogło być intencją coś takiego, żeby stworzyć coś, co mi się wydaje jest bardzo trudno, ile w ogóle możliwe, krytyczną historię heroiczną, czy może była taka koncepcja jakaś, coś tutaj, jakieś pewne założenia pan przyjął, no jako modelu pewnego, czy po prostu podejścia, prawda? To po pierwsze. Po drugie, tak, z tymi emocjami ja mam problem, bo będąc też metodologiem nauki, no teraz jest strasznie modne pojęcie, kategoria. Wszyscy z różnych dziedzin zajmują się emocjami i mnie to też drażni, że wreszcie trzeba było w historii się zająć, prawda? No wiadomo, że wojenna historia jest tutaj najlepszym polem do popisu tego. Tak się zastanawiam, bo przyznaję, że nie czytałam książki, ale tak przeglądając ją, czy... Nie wiem, czy pojęcie doświadczenia jednak to nie wystarczy, trzeba było koniecznie to pojęcie emocji tak eksponować, doświadczenia wielowymiarowego po prostu. Nawet patrząc intuicyjnie na samą historię kanałów, czy wojny w kanałach, wydaje mi się, że żeby w ogóle przejść przez te kanały, trzeba było zrobić wszystko, żeby emocje wygasić. I to myślę, że to można było też wziąć jako założenie, jedno z pierwszych założeń, prawda, pisząc taką historię. To raz, a dwa, no odwaga jako co? Czy to też emocja jest? No odwaga służy do tego, żeby opanować emocje, prawda, między innymi do tego służy. No, pytanie jeszcze do właściwie faktografistów. Czy wojna w kanałach to jest... ewenement wyłączny Polski, powstania warszawskiego. Czy gdzieś jeszcze coś podobnego było w czasie wojny? No i jeszcze pytanie do muzealników, a zwłaszcza do pana jako warszawianisty też. No jak upamiętniać w przestrzeni publicznej wojnę w kanałach? Może to jedno może od końca, bo wtedy będę prosił o powtórzenie tych pytań. Jak upamiętać wojnę w kanałach w przestrzeni miejskiej, tak rozumiem? No, że to w zasadzie już się teraz dzieje, bo w miejscach, które są, tak powiem, zidentyfikowane jako władze kanałowe, z których faktycznie korzystano, są tablice tłumaczące, że w tym miejscu tak w dniach wychodzili powstańcy idący ze Starego Miasta, tak? W tym i tym miejscu wyszedł desant kanałowy na Placu Bankowym tej i tej nocy, tak? Więc to już gdzieś tam, to już gdzieś tam jest w zasadzie jest zrobione. Właz kanałowy na Placu Krasińskich, czyli w zasadzie ten właz kanałowy, którym uciekano ze Starego Miasta, jest w sposób specjalny w ogóle na ulicy zaznaczony taką specjalnie wyróżniającą się kostką brukową. Więc to wszystko gdzieś tam w zasadzie już funkcjonuje. Od ładnych paru lat takie tablice pleksiglasowe. I dotyczy nie tylko powstania warszawskiego od kilku lat, bo również powstania w getcie. Tak. To też jak najbardziej.
Kolejne pytanie, teraz już to będzie może trochę nie po kolei. Czy należało wygasić, bo rozumiem, że o tym wygaszeniu emocji, to mówimy o momencie, kiedy oni przychodzili kanałami, tak? Że wtedy należało wygasić emocje, tak? Czy dobrze zrozumiałem pytanie? No tak, znaczy to było, powiedzmy, taki wątek, to rozwijający kwestię, czy to jest książka o emocjach, prawda? Czy o doświadczeniu po prostu, które jest znaczy, wielowymiarowe, jasne. Okej, ty już się dobrze zrozumiałeś, tak, emocje to jest faktycznie coś, o czym tutaj dużo mówimy, natomiast to jest głównie książka o ludziach, tak? Wojna w kanałach jest książką opowiadającą o ludziach, o tym, w jaki sposób oni sobie z tymi kanałami radzili, jak przez te kanały przechodzili, jaki ślad te kanały pozostawiły w ich psychice. Doświadczeniu, tak. Więc nawet tutaj powiem szczerze, że emocje tutaj nawet w podtytule się chyba nie pojawiają, tam jest strach, kanały i ludzie w Powstaniu Warszawskim. Więc te emocje są gdzieś na powiedzmy tak troszkę dopisywane, natomiast one nie były takim założeniem, powiedzmy, z którego ja wychodziłem pisząc tą książkę. To faktycznie jest temat, który mnie gdzieś interesuje, nie ukrywam, że zajmowanie się emocjami jest czymś, co no, chciałbym przez najbliższe parę lat gdzieś tam się tym temu poświęcić. Przy czym też, tak jak mówię, no, ja nie jestem takim historykiem typowym. Ja uciekam od tych takich naukowych różnych teorii, analiz, ponieważ no, ja właśnie trochę bardziej idę w stronę takiego reportażu. Tak? Ja próbuję zrozumieć mojego bohatera, pokazać go jako taki sposób jednostkowy. Nie próbuję budować z tego absolutnie żadnych teorii, więc tutaj, żeby też nie traktować tej książki jako książkę naukową. Bo to ja myślę, że tak, mogą z tego też różne jakieś tam potem nieporozumienia drobne wynikać. I to tyle z pytań, co zapamiętałem. Na tą skalę, z tego co ja się orientuję, to tak. W zasadzie no, były faktycznie Niemcy, mieli potem plany, żeby to wykorzystywać. No, starano się, z tego co wiem, we Wrocławiu to robić. Były też podobne historie w Stalingradzie, ale to są takie sytuacje raczej, które nie na tą skalę. Nie ma z tego co ja wiem historii takich jak ewakuacja Starego Miasta czy Mokotowa, kiedy kilka tysięcy ludzi w ciągu, nie wiem, 24 godzin znika nagle w ogóle z zamkniętej przestrzeni, mającej naprawdę niewielką powierzchnię. No i tu się pojawia a propos tego pytania o upamiętnianie po co, prawda? No więc po to, że dlatego, że po pierwsze to jednak było miejsce, gdzie wielu zginęło, wielu w strasznych warunkach te kanały przechodziło, więc to jest jakieś upamiętnienie ludzi, którzy przeszli. A poza tym, no, z takiego punktu widzenia praktycznego, czy takiego całościowego oglądu, to kanały uratowały kilka tysięcy ludzi, więc to jest rzecz niebywała, gdyby nie ucieczka czy ewakuacja ze Starówki, oni wszyscy staliby spaleni, wymordowani przez Niemców w ruinach dzielnicy, więc to jest jakby takie od strony militarnej, organizacyjnej niebywałe osiągnięcie, a więc trzeba o tym też jakoś pamiętać. A w Mokotowie, czy na Mokotowie, jest to upamiętnienie wszystkim tej tragedii, śmierci w kanałach i morderstwa tego, co się wydarzyło na Dworkowej oczywiście. I to jest również upamiętnione. Czyli ja tylko uzupełniając i też odnosząc się do tego pytania, tak jak powiedziałem w czasie tej dyskusji, ta książka faktycznie nie jest o emocjach, ona jest o szeregu doznań psychicznych i fizycznych ludzi, o których autor pisze, i całego spektrum tych doznań. Emocje może wyniknęły w trakcie tej dyskusji, aczkolwiek, tak jak powtarzam, jest o doznaniach na różnych poziomach. Emocje, książka o emocjach to jest kolejny projekt Sebastiana Pawliny, więc być może z którym się już podzielił, pisząc na profilu o historię, więc być może trochę się zaczęliśmy wszyscy sugerować i trochę nakręcać tym nowym pomysłem. Ale jakby odnosząc też do doświadczeń, do doświadczeń powstańczych, bo uważam, że jednak ta nazwa bardzo, bardzo precyzyjnie jednak mówi o tym, co się w tych kanałach wydarzyło i w powstaniu. I myślę, że autor miał prawo tak to sobie zdefiniować, co nie świadczy, to, że... No, nie można wszystkiego do emocji sprowadzać, przez co ludzie przechodzili, no przecież, prawda? No wydaje mi się, że w tych kanałach trudno było cokolwiek wygaszać. No ale trzeba było, no.
kto by zszedł? Znaczy, no, też, nie też trudno, trudno mówić o odwadze w kanałach, mówić o instynkcie samozachowawczym. Ludzie, przykład tej ostatniej ewakuacji z Mokotowa pokazuje, że to nie była odwaga. To była chęć uratowania życia. Ludzie, instynkt życia, oni nie mieli siły iść, ale ruszali się noga za nogą. Nawet nie wiedzieli dokąd idą, nie mieli tej świadomości. No to mówię, to jest instynkt samozachowawczy. Nie odwaga, bo tutaj padło hasło, że trzeba mieć odwagę i wygasić emocje, tak? Nie, instynkt samozachowawczy był potrzebny, żeby przeżyć i ten instynkt był podświadomy. No, nie będziemy się spierać o to, bo jeżeli jest instynkt, to już też nie ma emocji, prawda? To ale, jest też mechaniczne... ale też trudno mówić o odwadze w tym momencie. Dobra, przepraszam. Ale okej, okay, w porządku, bo wiadomo, to są takie jałowe w sumie tutaj spory. Natomiast czy... Zgodzicie się panowie, że to panu się udało rzeczywiście coś takiego skonceptualizować, nazwijmy to tak, krytyczną historię heroiczną w tej książce. Tak. Udało się coś takiego? Tak, takie mam. Bo ja rozumiem, że to jest, udało się pokazać koszmar wojny, ten no, absolutny koszmar i bohaterstwo jednocześnie, tak? Tak, a dla mnie jednocześnie jakby absolutne przekonanie, że to wszystko... Jednak było błędem, to oczywiście sobie sam dopowiadam, ale jakby ta cena, którą zapłacili ludzie w kanałach, jakby świadczy o tym, że nie trzeba było się porywać na coś takiego. Znaczy, Janusz, ja powiem więcej z tej książki i z relacji, i ze wspomnień powstańców, którym udało się przeżyć, są takie przemyślenia, że przynajmniej niektórzy z nich od samego początku powstania, co najmniej od momentu, kiedy upadła wola, od rzezi, Wola i Ochota. Mieli świadomość, że to jest klęska. Mieli świadomość, że tego się nie da zwyciężyć, nie da się wygrać. Że to jest walka o każdy dzień życia. Walka o... Jest nawet taki... Najnowsza praca historyka Andrzeja Onasowy pokazuje, że w puencie swojego wywodu, że długość walk obronnych w Powstaniu Warszawskim zaskoczyła i Niemców, i samych obrońców. A dlaczego zaskoczyła? I może zaskakiwać. Dlaczego 63 dni walczyli? A dlatego, że mając doświadczenie zbrodni dokonanej, masowej zbrodni na Woli, większość z nich wolała zginąć z bronią w ręku, niż podzielić los mieszkańców Woli. I być może z tego też wynikał harducha, z tego też wynikało w jakimś sensie męstwo, ale też instynkt samozachowawczy. Walczymy, chociaż nie mamy czym walczyć, walczymy z przygniatającą przewagą wroga, ale walczymy o to, żeby przeżyć, żeby nie skończyło się tak jak na Woli. I już przykłady, o których pan Sebastian pisze w swojej książce, z pierwszego dnia powstania mówią o próbach odmowy wykonania rozkazu, kiedy przed świadomością bardzo słabo, to jest delikatne stwierdzenie, bardzo słabo uzbrojonych oddziałów powstańczych postawiono nierealne zadania. Ataku na bunkry najeżone bronią maszynową z butelką, z jednym granatem, z jednym pistoletem i ze sztandarem, tak? I oni odmawiali. Ale potem popadł rozkaz, jesteście wojskiem i musicie wykonać rozkaz. I znakomita większość zginęła pierwszego dnia. I tutaj moje pytanie jest w kontekście, który się już pojawił, o na ile, bo to też nawiązuje do pracy Andrzeja Onasowy. On zdecydowanie, mówiąc o liczbie ofiar, także ofiar cywilnych, zmniejsza zdecydowanie liczbę ofiar z tych 150-200 tysięcy cywilów do około setki, około 100 tysięcy. W jego ocenie ta liczba jest bliższa rzeczywistości. Oczywiście potwierdza straty powstańców, kilkanaście tysięcy zabitych, kilka tysięcy zaginionych, kilkadziesiąt tysięcy rannych. Ale ta liczba ofiar cywilnych. I teraz pytanie, na ile jesteśmy w stanie i jak daleko są posunięte, to pytanie do specjalistów, jak daleko są posunięte badania weryfikacyjne dotyczące strat ludności cywilnej. Bo o stratach powstańczych mniej więcej możemy coś powiedzieć, ale też pewnie są luki. Czy na przykład Muzeum Powstania Warszawskiego prowadzi jakieś badania, które próbują weryfikować liczbę ofiar cywilnych i ile tych ofiar cywilnych na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że zginęło, no, znanych jest z imienia i nazwiska. Czy są takie badania prowadzone w ogóle? To znaczy o tym, żeby Muzeum Powstania Warszawskiego prowadziło takie badania całościowe, to przynajmniej szczerze nie słyszałem. Wiem, że prowadzą teraz taką bazę internetową, tworzą ofiar cywilnych. Faktycznie starają się zebrać maksymalnie dużo informacji na temat osób, które zginęły w Powstaniu Warszawskim, osób cywilnych. To wszystko jest dostępne w internecie. Imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek, miejsce, w którym dana osoba zginęła.
Natomiast czy da się w tym momencie, tak powiem, powiedzieć jasno i tak powiem w twardy sposób, jak wysokie były te straty, no to wydaje mi się, że to będzie, tak powiem, w zasadzie w zależności od przyjętej metodologii danego badacza, taka będzie liczba, tak? Więc myślę, że te 100 tysięcy, o których pisze profesor Sowa, do tych 150 tysięcy, tam powiedzmy 180 tysięcy, które gdzieś tam się przewijają w literaturze, to będzie się jeszcze przez długi czas pojawiało. Nawet 200 tysięcy. Tak, o 200 tysięcy nawet, tak, ale wydaje mi się, że to jest już, tak powiem, liczba, która gdzieś tam już jakiś czas temu została zakwestionowana i chyba już nikt specjalnie do niej nie wraca, to wydaje mi się, że no nie jesteśmy w stanie w tym momencie podać takiej jednej dokładnej liczby, tak? Więc raczej na zasadzie takich widełek, tak od do niż konkretnej i konkretnej liczby. I też taką puentą o tym, czy to powstanie, jak ono się zakończyło, to też zestawienie strat polskich do strat niemieckich. Profesor Sowa stawia tezę, że to był stosunek przy założeniu najwyższych strat z jednej z drugiej strony, jak jeden do stu. Czyli około 2000–1500 zabitych Niemców do 100–150 tysięcy zabitych Polaków. To jest efekt taki bezpośredni walk w okresie powstania i zbrodni dokonywanych na ludności cywilnej. Jeszcze a propos tych statystyki, też nie wiem o żadnych konkretnych badaniach, które miałyby zweryfikować tą liczbę straszną, wysoką. Faktycznie osiągnięciem muzeum jest na pewno to, że taką bazę nazwisk zaczęło prowadzić. Natomiast ja słyszałem o próbach wyliczenia strat na podstawie jakby oceny, ile osób mieszkało na Woli przed powstaniem. I ta wielka liczba 40-60 tysięcy no, ludzi tu się zupełnie nie zgadza. Nawet jeżeli przyjąć, że część jednak powiedzmy z innych dzielnic tam dotarła albo się schroniła, albo po prostu została zaskoczona na tym terenie, no, co może świadczyć, że ta ogromna liczba ofiar Woli jest jednak mniejsza. Ale też nic mi nie wiadomo, żeby te badania prowadzone przez jednego z historyków miały jakąś kontynuację. O tym się mówiło dobrych parę lat temu, ale zdaje się, że sprawa utknęła w miejscu. Ale wydaje się, że metodologia jakby spojrzenia na liczebność, na meldunki warszawiaków sprzed 1 sierpnia 1939 roku jest dobra. No ale widzicie Państwo, że właściwie wszystkie szacunki strat idą jednak w dół i chyba trzeba sobie powiedzieć na szczęście, że tych ofiar jednak było mniej niż do tej pory szacowaliśmy. Aczkolwiek rzecz jasna nie można też, no trzeba być uważnym tutaj i też nie ma na siłę co zmieniać tych szacunków bez jakichś podstaw, a zdaje się, że w tych badaniach ofiar Powstania Warszawskiego no na razie nie mamy niczego pewnego po prostu. Ja tak przysłuchuję się z dużą ciekawością dyskusji. Mam kilka wątków, ponieważ już trochę nam się czas chyba kończy powoli, nie? To ja tak bardzo krótko postaram się kilka rzeczy tylko wyłuszczyć, które mi chodziły po głowie w trakcie, jak słuchałem panów dyskusji i tutaj z sali pytań. Pierwsze pytanie mam do autora książki, bo przejrzałem sobie bibliografię tak dosyć dokładnie i tu jest, że tak powiem, sporo jest prac naukowych w tej bibliografii, prawda? Tak? Pan używa cały czas takiego wytrycha, to nie jest książka naukowa, tak? I tak dalej. To moje pytanie jest do pana takie w takim razie, znaczy jakiego warsztatu pan używał, pisząc tę książkę? Skoro to nie jest książka naukowa, to jaki to jest warsztat? Naukowy czy nienaukowy? Jeżeli nienaukowy, to jaki w tym momencie, tak? Bo ja mimo wszystko jednak widzę, że tak powiem, nawiązania do tego, co historycy robią profesjonalnie, prawda? W jakimś tam stopniu. Druga rzecz, to o czym była mowa i też o czym ta książka traktuje, znaczy dostrzegam pewną taką równoległość. Ja rozumiem, że u pana to wystąpiło intuicyjnie, bo tak nawet po bibliografii sądząc, bo zaraz powiem dlaczego, pewną równoległość do takiego nurtu historiografii, który się nazywa antropologią historyczną, prawda? Właśnie badania nad mentalitet, badania nad doświadczaniem, jak ludzie postrzegali świat, doświadczali i tak dalej, prawda? Ciekawe jest to, że u pana w pracy bibliografii na przykład nie ma ani jednej takiej pracy, prawda, która by wskazywała to. Także czy to jest intuicja u pana w tym przypadku, czy pan może zna jakieś prace z antropologii historycznej, Dantona na przykład, czy Natalii Zemon-Davis, czy Karol Ginsburga, czysto intuicyjne, to razu powiem. No właśnie, także to jest też ciekawe. Wydaje mi się, że gdyby też do tych prac sięgnąć, to by było dużo
fajniej nie konceptualizować te wszystkie rzeczy. Takie prace, na przykład jest taka książka Antropologia doświadczenia, ona właśnie mówi, jak skonceptualizować doświadczenie, znaczy, jakie są jego oblicza, prawda, w różnych kontekstach sytuacyjnych, tak. I też tak słuchałem panów, pan doktor Marszalec, że tak powiem, użyję takiego kolokwializmu trochę, tak, znaczy galopem trochę deprecjonował, tak, to tekturowo-kartonowe reprezentowanie historii i tak dalej. Znaczy ja bym aż tak tego nie deprecjonował. Ja też mam do tego stosunek krytyczny z wielu powodów, prawda, natomiast jednak bym tego nie deprecjonował. Znaczy możemy krytykować za to, jak to jest robione, prawda, to jest bardzo często fatalnie robione, nie, bezmyślnie, właśnie nakierowane na najprostsze emocje i tak dalej, ale mnie się wydaje, że można z tego zrobić dobrą rzecz. Tak? Jest też taki nurt we współczesnej historiografii, który sięga do czegoś takiego jak doświadczenie performatywne, prawda? Jak doświadczenie partycypacyjne. Tak? No to, co w muzeum jest, to jest standard, prawda? W tym przypadku. I do tego się można odwoływać, z tego można korzystać. I tu też bym się nie do końca zgodził, Rafał, z tym, co ty mówiłeś, że muzeum to tylko emocja, bo jednak... Ale na to taki kładłeś nacisk duży, nie? Tak? Widz. Oczekuje emocji. Tak, przepraszam. Ale wydaje mi się, że też niekoniecznie widz oczekuje tylko emocji, nie? Bo są różni widzowie, prawda? I stąd ta narracja niekoniecznie musi być tylko taka, prawda? Widz oczekuje doświadczenia. Tak, tak. I teraz to doświadczenie można przekazać, że tak powiem, interesująco, tak? I ciekawie, a można w sposób kiczowaty, nie? No można, prawda? I krytykujemy tą kiczowatość. I też pojawiło się też u panów pojęcie polityki historycznej, tak? Znaczy ono, tak jak zauważyłem, było używane w takim znaczeniu dosyć zdroworozsądkowym. Znaczy, dlaczego uważam, że powinniśmy raczej unikać zdroworozsądkowego używania pojęcia polityki historycznej do opisywania rzeczywistości społecznej, współczesnej nam, tak? Znaczy, z tego powodu, że ono bardzo upraszcza tą rzeczywistość. Znaczy, ono definiuje rzeczywistość zero-jedynkowo, tak? Jest coś, co nie jest polityką historyczną, na przykład jest nauką i to jest dobre, jest polityka historyczna, która jest totalnie zła, bo jest polityką historyczną. Otóż, znaczy, w moim przekonaniu, nauka na przykład uniwersytecka jest też wytworem polityki historycznej pewnej, ale sama też tworzy pewną politykę historyczną, tylko inną od tej, z którą mamy do czynienia obecnie w tym przypadku, prawda? Nie? Także w tym sensie bym nie traktowałbym pojęcia polityki historycznej jako pewnego rodzaju młotka do walenia, tak? Bo to może być kategoria analityczna i świetnie opisująca to, co się dzieje współcześnie, tylko żebyśmy konceptualizowali operacyjnie to ją traktowali, jako kategorię operacyjną, analityczną, prawda? A nie też dawali się, że tak powiem, wciągać w tą gierkę taką, że postrzegamy świat zero. Właśnie, dokładnie, zero-jedynkowo. No to ja tylko tyle, dziękuję. Tylko może króciutko a propos tych rekonstrukcji. Znaczy ja generalnie nie jestem przeciwnikiem tego środka w muzeach, bo przecież... Poza muzeami. I poza muzeami też, bo mówiliśmy o rekonstrukcji chociażby, nie wiem, ruchów czy oddziałów jakichś. To jest dla wielu fajna zabawa, jakaś tam nauka historii. I dostrzegam w tym oczywiście też pewne, czy wielkie walory edukacyjne. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że w sprawach tak strasznych, tragicznych jak śmierć, cierpienie, no jednak tutaj powinniśmy być szczególnie uważni, bo w ten sposób nie można podsumować, nie wiem, ofiary 200 tysięcy ludzi czy kilku tysięcy ludzi, którzy zginęli w kanałach, odbudowując kartonowy kanał. No, tak samo jak nie można rekonstruować egzekucji, tutaj jakby wychodzimy z kolei na zewnątrz, poza muzeum, prawda? I jestem też przeciwnikiem takiego oddziaływania edukacyjnego. Natomiast wiem, że ta forma edukacji czy popularyzowania historii ma wielu zwolenników i bardzo dobrze, że ona jest wykorzystywana. Natomiast no, jakby nie może dojść tutaj do pewnej przesady, zwłaszcza w tak delikatnych sprawach jak życie i śmierć człowieka. To właściwie tyle.
To ja teraz może odnoszę się do tych dwóch kwestii, które pan tutaj poruszył. To jest, tak, przede wszystkim absolutnie intuicyjnie w ogóle to, co tak, antropologizacja tej wojny, historii, to jest w sumie totalnie, tak powiem, naturalnie mi to gdzieś tam wychodzi z moich zainteresowań po prostu człowiekiem, jako takim przedmiotem najważniejszym dla mnie w historii. Co do tych prac naukowych w bibliografii, no to jest trochę tak, że przez kilkanaście lat zajmowałem się tym powstaniem warszawskim, już tak dużo tego przeczytałem, tak dużo z tych gdzieś tam już automatycznie z tego korzystam, że po prostu, no, głupio by mi było teraz po prostu nie umieszczać tego wszystkiego w bibliografii w momencie, kiedy korzystam z tego. Bo jeżeli jest to dla mnie jakiś punkt odniesienia, tak, z książki, z których czerpię informacje, wiedzę, no to po prostu nie mogę tego nie umieścić. To jest takie na zasadzie czystego uporządkowania, tak. Mówię, nie traktowałem, tak powiem, to nie jest tak, że ja mówię, że to nie jest książka naukowa na zasadzie jakiejś takiej, nie wiem, próby obrony siebie, tak, przed tym, żeby, nie wiem, gdzieś tam uciekać od trudnych pytań, absolutnie. Znaczy, tak, ja od paru lat, jak powiem, w zasadzie nie pracuję jako taki historyk zawodowy. Ja się, jak powiem, zajmuję głównie takim pisaniem publicystycznym. Więc, jak powiem, ja tak też troszkę naturalnie przyszedłem z takiego pisania naukowego do pisania takiego gazetowego, troszkę takiego bardziej lżejszego, więc dla mnie teraz to jest taki punkt odniesienia, takie reportaże historyczne. Warsztat historyczny, zdecydowanie. To, co Janusz powiedział, tak powiem, ja tego absolutnie nie mam zamiaru to, tak powiem, traktować jako formę obrony, po prostu to jest stwierdzenie faktu. Tak, dla mnie reportaż historyczny to jest forma, która jest dla mnie najciekawsza z punktu widzenia dla mnie jako autora i jako czytelnika. Tak? Ja na przykład w momencie, kiedy mam czytać poważne prace historyczne, pomimo tego, że jestem historykiem, ja się męczę. Ja wiele bardziej wolę przeczytać dobry reportaż historyczny niż pracę naukową. I to mówię szczerze, wiem, że to może w tym gronie brzmieć dziwnie, ale to jest, trzeba być szczerym. Nie wiem, ile jeszcze mamy czasu, czy są jeszcze jakieś pytania z sali, ale chyba już tego czasu za wiele nie mamy i tym właśnie optymistycznym akcentem o męczeniu się czytaniu prac naukowych, a jednak reportaż historyczny to coś innego, inny sposób przekazu informacji, bardziej docierający do szerszego odbiorcy. Bardzo dziękuję uczestnikom tej dyskusji, prelegentom i wam wszystkim państwu. Jasne, tylko się tylko podługa.